jeśli miasto, to i miejski samochód. Przedstawiam Wam jeden z najbardziej kultowych modeli współczesnego rynku motoryzacyjnego, Fiat 500 trzeciej generacji z mojego punktu widzenia. Zapraszam. Fiat 500 to samochód, którego zasadniczo nie trzeba przedstawiać. Jedna z legend włoskiej motoryzacji w najnowszym wydaniu, trzecia generacja tego samochodu. Jak widzicie, zachowano charakterystyczne elementy. Zwracam uwagę na kierunkowskazy, okrągłe reflektory, zarówno przednie, te główne, jak i halogeny. W nowym wydaniu one są trochę zmienione. Mamy takie brewki LED-owe na chłodnicy, ponieważ tutaj ten model dostępny jest tylko i wyłącznie z silnikiem elektrycznym. Nie mamy już charakterystycznego grilla z wlotem powietrza, lecz jest emblemat 500, bo tak się nazywa ten samochód. Świetne felgi, to ważne, zwracam Waszą uwagę na ten element. No i taka ciekawostka, klamka, nie jest ona dotykowa. Aby otworzyć drzwi, należy włożyć rękę do środka i tutaj jest już taki tradycyjny guzik, który zwalnia tą blokadę. Po otwarciu drzwi zwróćcie uwagę, że również w środku znajduje się kolejny elektryczny pstryczek, który zwalnia blokadę i otwiera drzwi, ale w sytuacji, gdyby coś się uszkodziło, mamy tutaj rozwiązanie mechaniczne w postaci takiej klamki. Jeżeli chodzi o ilość miejsca w środku, jest ona naprawdę imponująca, jeżeli chodzi o samochód takich gabarytów. Pewne małe faux pas, jeżeli chcecie dostać się na tylną kanapę, tam miejsca wcale nie jest tak dużo, natomiast po złożeniu tego oparcia fotel można, używając siły, przesunąć do przodu, ale w momencie, kiedy fotel wróci do swojej właściwej pozycji, pozostaje przy tym odsunięciu. No i niestety trzeba mechanicznie fotel z powrotem przesunąć tak, aby móc usiąść w środku. Wnętrze z przodu jest bardzo przestronne i bardzo wygodne. Tylna kanapa prezentuje się trochę inaczej. Od razu zwracam Waszą uwagę na miękkie zagłówki. Świetna sprawa. W tym egzemplarzu szyber dach, którym może za chwilę sobie nawet otworzymy, daje to namiastkę takiego kabrioleta. Ciekawe jest to, że wsiadając do samochodu, on jest już od razu gotowy do jazdy. Wykrywając kluczyk, uruchamia wszystkie napędy. Startuje oczywiście w pozycji P. Ta skrzynia biegów ma formę taką guzikową, trochę jak w Aston Martinie. Pozycja P, czyli nigdzie na razie nie pojedziemy, ale w momencie, kiedy wcisnę hamulec i nacisnę D, załącza się bieg do przodu. Puszczając hamulec, jeszcze nie ruszam. Samochód stoi w miejscu, jest na hamulcu postojowym. Dodając lekko gazu, samochód nabiera prędkości i rusza do przodu. Emocje, jakie towarzyszą podczas jazdy tym samochodem, są takie jak w każdym innym samochodzie elektrycznym, czyli jest to taka no mała wyścigówka. Ja w tej chwili korzystam z trybu Sherpa, czyli jest to tryb, który pozwala na jak największe odzyskiwanie energii elektrycznej. Można oczywiście tutaj tymi trybami zmienić sobie ten styl jazdy na range, czyli też pozwalający wydłużyć zasięg. No i tryb normal, gdzie samochód po prostu jeździ tak, jak pierwotnie został do tego zaprojektowany. Po prawej części zegarów widać taki wskaźnik wykorzystania mocy. Jeżeli wcisnę gaz w podłogę, widzicie, że w tej chwili samochód nabiera prędkości znacznie szybciej, niż miało miejsce to przed chwilą. Po lewej z kolei wskaźnik aktualnego naładowania baterii i zasięgu. Podoba mi się ta mała kierownica, ona jest spłaszczona u dołu, w ogóle mocowana tylko w dwóch miejscach, także tutaj mamy przestrzeń wolną. Na kierownicy są oczywiście przyciski do sterowania telefonem, podstawowe funkcje menu, ale z tyłu także mamy regulację głośności i zmianę stacji radiowych. Zagłębiając się w menu, możemy przechodzić od nawigacji poprzez komunikaty, informacje dotyczące m.in. jazdy, ustawienia samochodu, tryb standardowy, czyli taki wskaźnik, który pokazuje zarówno doładowywanie, jak i wykorzystywaną moc. Dane z jazdy, która aktualnie trwa, jak widzicie, raptem 10 minut. No i oczywiście Drive Assist, który pokazuje przekraczanie linii. Ciśnienie opon także, możemy sprawdzić radio. No i reszta to już są standardowe funkcje. Korzystając z głównego ekranu, możemy wybrać informacje dotyczące na przykład jazdy elektrycznej. Zwróćcie uwagę, że czasami ten system łapie takie zawahania, nie wie co wyświetlić. Trochę to trwa podobnie jak skrzynia biegów, czasami potrafi zgłupieć. Teraz akurat widzicie, że działa to wszystko w miarę płynnie. Bywa także, że on potrzebuje sekundy, dwóch na zastanowienie się, co trzeba zrobić.
Tutaj na tym ekranie cały czas pokazany jest przepływ mocy. Ja w tej chwili dodaję lekko gazu, czyli silnik i akumulator wyświetlają się na czerwono. Ta energia ucieka z akumulatorów do silnika. W momencie, kiedy odpuszczę gaz, trwa lekkie doładowywanie akumulatorów. Natomiast jeżeli zmienię tryb jazdy na tryb szerpy, no to ta rekuperacja jest bardzo silna. Jak tylko odpuszczę gaz, wrażenie jest takie, że samochód prawie natychmiast zaczyna hamować. No i teraz jest też samochód bardziej ospały. W momencie, kiedy odpuszczam gaz, doładowanie akumulatorów odbywa się z jeszcze większą siłą niż w trybie normal. Ja korzystam z samochodu bez klimatyzacji. W tej chwili staram się jak najbardziej oszczędnie gospodarować tą energią. No i zasięg, jeżeli wierzyć wskaźnikom komputerowym samochodu, wynosi około 250-280 km przy spokojnej jeździe. Za chwilę wjadę na obwodnicę, zobaczymy jak mały Fiat gospodaruje energią przy dużo szybszej jeździe. Pamiętajcie o tym, że mając samochód na tak zwanych zielonych tablicach, możecie korzystać w pełni legalnie z buspasów. Na tym odcinku drogi na wyjeździe z Pruszcza Gdańskiego zwykle są korki. No, dzisiaj mam szczęście, nie ma korka, natomiast gdyby on był, to wówczas w pełni legalnie mógłbym skorzystać z tego buspasa i ominąć samochody stojące na środkowym pasie, czekające na dojazd do obwodnicy Gdańska. Fiat 500 wersji elektrycznej prowadzi się bardzo podobnie do modeli benzynowych. Szczerze mówiąc, nie czuję tutaj dużej różnicy wagowej. Wiadomo, że samochody elektryczne z racji akumulatorów i szeregu wyposażenia związanego z tym napędem są cięższe niż odpowiedniki spalinowe. Natomiast tutaj 500 zachowuje się bardzo racjonalnie i po prostu komfortowo. Jeżeli chodzi o jakość wykończenia, to moje zastrzeżenia dotyczą praktycznie mówiąc tylko tego panelu z tymi kratkami wentylacyjnymi, które no, mogłyby być lepiej zaprojektowane, bo nie tylko ja miałem takie wrażenie, że chyba czegoś tu brakuje, coś się urwało. No, tak to właśnie wygląda. Wjechałem w tej chwili na obwodnicę Trójmiasta. Działam w tej chwili w trybie range, czyli takim, który umożliwia no, w miarę racjonalne gospodarowanie tą energią zgromadzoną w akumulatorach. W trybie szerpa, co ciekawe, prędkość maksymalna ograniczona jest do 80 km na godzinę, ale oczywiście, żeby nie sprawiać tutaj pewnego niebezpieczeństwa na drodze, wciskając pedał gazu na maksa głęboko, tak zwany kickdown, wówczas samochód pozwoli się rozpędzić do prędkości powyżej 80 km na godzinę, jednak zasygnalizuje to, tak jak Wam za chwilę pokażę. Wracam do trybu szerpa. Spowalniam poniżej 80 na godzinę, dodaję gazu i jest takie charakterystyczne pyknięcie, które właśnie świadczy o tym, że samochód przekroczył 80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o Fiata 500 przy tego typu prędkościach, zachowuje się no bardzo przyzwoicie. Samochód jest dobrze wyciszony, więc podróżowanie ze średnią prędkością około 110, 115, 120 km na godzinę jest jak najbardziej realne. Zasięg spada no, w dużym tempie, aczkolwiek nie ma tragedii, porównuję to z innymi elektrykami, no mniej więcej wygląda tak samo. W tej chwili zasięg na 54% w naładowanych baterii to 124 km. Opowiadając o samochodach elektrycznych, nie można pominąć oczywiście kwestii ich ceny. Nadal są one dość drogie, czego przykładem najlepszym jest właśnie nowy Fiat 500. Ceny wersji podstawowej zaczynają się wprawdzie poniżej 100 tysięcy złotych i to tak bardzo poniżej, bo to jest 99 tysięcy z drobnymi. Natomiast egzemplarz, którym podróżuję, jest wyceniany na przeszło 130 tysięcy złotych. No i co ciekawe, nie posiada on czujników parkingowych ani kamery cofania. Samochód mały, ale jednak tego typu wyposażenie w dzisiejszych czasach powinno być raczej standardem. Jeżeli chodzi o kwestie eksploatacyjne, maksymalny możliwy do osiągnięcia zasięg pewnie oscyluje w granicach 300 km, natomiast wymaga to anielskiej cierpliwości i też dużej umiejętności jazdy. Realny zasięg myślę, że kształtuje się na poziomie 250 km. Jeżeli ktoś ma ciężką nogę, no to musi się pogodzić z tym, że na pełnym ładowaniu baterii przejedzie około 180-190 km. Co jak na użytek miejski jest, powiedzmy, wynikiem zadowalającym. Natomiast w przypadku podróżowania na jakąś większą trasę to już jest niestety, ale problem. Jeżeli chodzi o główne atuty nowego Fiata 500, to przede wszystkim przestrzeń, która jest naprawdę duża i imponująca dla dwójki pasażerów z przodu. Z tyłu nieco gorzej, bagażnik także nie jest potężny, ale myślę, że tego każdy się spodziewa po tak małym miejskim samochodzie. Ten egzemplarz wypożyczony został do tego testu przez dealera Fiat Eurocar z Gdyni. Serdecznie dziękuję. To był Fiat 500 nowej, trzeciej generacji z mojego punktu widzenia.